Rozdział dwudziesty Wieczorem Tomek i Hak byli gotowi do wyprawy. Kręcili się pod gospodą prawie do dziewiątej. Jeden z daleka obserwował ślepą uliczkę, drugi pilnował drzwi gospody. Nikt nie pojawił się w uliczce. Nikt podobny do Hiszpana nie wszedł do gospody, ani z niej nie wyszedł. Zapowiadała się jasna noc. Tomek poszedł więc do domu. Umówili się, że gdyby się odpowiednio ściemniło, Hak przyjdzie pod dom i zamiałczy. Wtedy Tomek wymknie się po cichu i razem spróbują kluczy. Ale noc była jasna. Wobec tego Hak koło północy opuścił posterunek i poszedł do łóżka, czyli położył się spać w beczce po cukrze. Wtorek nie sprzyjał młodym tropicielom, środa również nie, za to czwartek zapowiadał się znacznie lepiej. Tomek wcześnie wymknął się z domu, zabrał ze sobą starą latarkę ciotki i duży ręcznik do osłonięcia światła. Ukrył to wszystko w beczce Haka i stanął na warcie. Na godzinę przed północą zamknięto gospodę i pogaszono w niej światła, ostatnie w całej okolicy. Hiszpan się nie pokazał. Uliczką nikt nie przechodził. Warunki były jak najbardziej sprzyjające. Wokół panowała nieprzenikniona ciemność. Głęboką ciszę od czasu do czasu przerywały tylko dalekie pomruki grzmotów. Tomek wydobył latarkę. Zapalił ją w beczce, osłonił szczelnie ręcznikiem i dwaj poszukiwacze przygód podkradli się pod gospodę. Hak stanął na straży, a Tomek po omacku wszedł w ślepą uliczkę. Nastąpiła długa chwila pełnego trwogi oczekiwania. Hak pragnął zobaczyć już światło latarki, bo chociaż na ten znak do działania dostałby od razu gęsiej skórki ze strachu, ale przynajmniej byłby pewny, że Tomek żyje jeszcze. Zdawało mu się, że całe godziny upłynęły od chwili, gdy rozstał się z Tomkiem. Może zemdlał, może już nie żyje. Może dostał zawału serca ze strachu i jej emocji. Pod wpływem wielkiego napięcia nerwów, sam o tym nawet nie wiedząc, Hak przysuwał się coraz bliżej do ślepej uliczki. Przewidywał najgorsze rzeczy. Był pewien, że lada chwila nastąpi jakaś straszliwa katastrofa, w której wyzionie ducha. Co prawda nie bardzo już miał co wyzionąć, bo duch uciekł mu w pięty, a serce łomotało jak parowóz. Nagle błysk latarki. Obok niego w szalonym pędzie przegalopował tomek. Uciekaj, bo zginiesz! Uciekaj! Nie musiał tego powtarzać. Jeden raz najzupełniej hakowi wystarczył. Zanim Tomek wykrzyknął swoje ostrzeżenie po raz drugi, hak gnał już z prędkością super ekspresu. Zatrzymali się dopiero przy starej szopie koło opuszczonej rzeźni, na drugim końcu miasta. Ledwie jej dopadli, zerwała się burza i lunął deszcz. Dopiero po dłuższej chwili, gdy się nieco uspokoili, Tomek zdał relację z wydarzeń. Hak, mówię ci, to było koszmarne. Próbuję kluczy. Raz takiego, raz innego. Staram się to robić jak można najciszej, ale one tak zgrzytają, że ze strachu omal nie padłem na miejscu. W dodatku żaden nie pasował. Na raz niechcący nacisnąłem klamkę i proszę, drzwi się otwierają. Wcale nie były zamknięte. Wpadam do środka, ściągam ręcznik z latarki i. Matko Boska! Co, co, co zobaczyłeś? Hak, o mały włos wlazyłbym na rękę pół Indianinowi. Żartujesz! Poważnie! Leżał na podłodze z plastrem na oku, z rozłożonymi szeroko rękami i spał jak zabity. Jezus Maria, i co? Obudził się? Ani drgnął, pijany jak bela. Porwałem ręcznik i w nogi. Ja bym nie pomyślał o ręczniku w takiej chwili. Ja musiałem myśleć. Dałaby mi ciotka, gdybym go zgubił. A widziałeś skrzynię? Nie miałem czasu rozglądać się po pokoju. Nie widziałem ani skrzyni, ani krzyża, ani w ogóle nic szczególnego. Tylko przy Indianinie stała na podłodze butelka i blaszany kubek. Aha, były tam jeszcze dwie beczki i kupa flaszek. Wiesz już teraz, co tam w tym pokoju straszy? No, wódka straszy. Może wszystkie gospody, które ogłaszają, że nie podają alkoholi, mają taki pokój, w którym straszy? Co, hak? Jak myślisz? To całkiem możliwe. Kto by to pomyślał? Ale wiesz, teraz, gdy Joe leży pijany, można by spróbować zgarnąć tę skrzynie. Tak? No to sam spróbuj. Hak zatrząsł się dziwnie. Ja? Niech mnie Bóg broni. Ja też nie. Jedna butelka to dla takiego Indianina za mało. Gdyby ich było trzy, to co innego? Wtedy bym się odważył. Po dłuższej chwili namysłu Tomek dodał. Słuchaj, Hak, spróbujemy jeszcze raz, ale dopiero wtedy, gdy będziemy mieć absolutną pewność, że Indianina tam nie ma. To za wielkie ryzyko. Teraz będziemy czuwali każdej nocy, i kiedy na własne oczy zobaczymy, że on wyszedł, wtedy wpadniemy tam i zabierzemy skrzynię. Świetnie. Ja mogę czuwać dzisiaj do rana i w ogóle przez wszystkie następne noce, ale za to Ty zrobisz resztę. Owszem, zrobi się. Ty masz tylko przyjść pod dom ciotki i zamiałczeć. Gdybym spał, rzuć w okno garść żwiru. To mnie obudzi. Super. No, hak, burza przeszła. Idę do domu. Za trzy godziny będzie dzień. A Ty wracasz tam i będziesz pilnował, co? Dałem słowo, to dotrzymam. Będę pilnował tej gospody choćby przez cały rok. W dzień się wyśpię, a w nocy będę czuwać. Wspaniale. A gdzie będziesz spał? U Bena Rogersa w stodole. On mi pozwala. A wuj Jake, murzyn jego ojca, nie ma nic przeciwko temu. Noszę czasem wodę za wuja Jake'a, gdy mnie o to poprosi. A czasem, gdy ja go poproszę, daje mi coś do jedzenia. Wiesz, Tomek, to bardzo poczciwy murzyn. On mnie lubi, bo nie zadzieram nosa, że jestem biały. Nieraz siedzimy razem i jemy z jednej miski, ale nie mów tego nikomu. Gdy człowiek jest głodny, robi czasem rzeczy, których nie zrobiłby kiedy indziej. W porządku, hak. Więc ustalamy, że w ciągu dnia nie jesteś mi potrzebny i możesz spać ile chcesz. Nie będę ci przeszkadzał, ale jeżeli w nocy coś zauważysz, przybiegasz pod mój dom i miauczysz.